gangsterzy, podejrzani, dowiadują się, kim są świadkowie incognito. Mało tego, znają precyzyjne ich zeznania, tak jakby je po prostu czytali. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Jesteśmy we Wrocławiu. Pewnie ci, którzy tu mieszkają, no to bez wątpienia poznają to miejsce. Chcemy dzisiaj opowiedzieć o takim fragmencie historii miasta. Oczywiście, jak to zwykle, fragmencie związanym z tą przeszłością taką kryminalną. Lata 90. Te lata 90. one zawsze budzą określone emocje. Ja wam przy okazji historii o mafii pruszkowskiej opowiadałem trochę o tych latach, o latach, w których przyszło mnie pracować. Mówiłem, to jest taki trochę dziki zachód, wtedy był taki trochę dziki zachód, a może bardziej niż trochę. Natomiast rzeczywiście to były groźne porachunki pomiędzy gangsterami. To nie tylko Pruszków, nie tylko Wołomin, ale każde miasto, duże, mniejsze, a nawet czasami i prowincjonalne, miały swoją mafię. Tak się działo również i w przypadku Wrocławia. Wtedy, w połowie lat 90. tutaj we Wrocławiu, toczyła się wojna gangów. Generalnie o wpływy, ale to były czasy, kiedy można było sporo zarobić. To oczywiście były narkotyki, to były agencje towarzyskie, to była kontrola maszyn do gier, tak zwanych jednorękich bandytów. To był przemyt samochodów na wschód. No wtedy tysiące samochodów ginęły na wschodzie. To było mnóstwo takiej przestępczości, powiedziałbym, bardzo brutalnej. Oczywiście przemyt spirytusu, te gangi walczyły ze sobą no wszelkimi możliwymi sposobami. To były zdrady, to było wynajmowanie płatnych zabójców, to były strzelaniny, to było podkładanie bomb. No, trup i krew rzeczywiście były na porządku i nocnym, i też dziennym. Zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka, który pokazuje rzeczywiście mały fragment tego, co wówczas się działo, ale jednocześnie pokazuje klimat tej ciemnej strony miasta. Jest czerwiec 1997 roku. Jak powiedziałem, we Wrocławiu toczy się wojna gangów. Wtedy dominuje kilka takich grup. Przede wszystkim grupa Marka Eł, 30-latka, pseudonim Łopuch, wysoki, dobrze zbudowany, potrafił przyłożyć. Ma wokół siebie grupę ludzi, którzy mają agencje towarzyskie, stoją na bramkach w różnego rodzaju lokalach, handlują oczywiście narkotykami. To mocna grupa w mieście, do tego stopnia, że Łopuch uważa siebie za takiego trochę króla miasta, że jest najważniejszy, że nikt mu w zasadzie nie podskoczy. Nie bardzo się to oczywiście podoba innym członkom grup tych konkurencyjnych, głównie Januszowi K, pseudonim Kapeć, Leszkowi S, pseudonim Święty. Oni także mają takie pretensje do tego, żeby w mieście być najważniejszymi. I Kapeć, i Święty to tacy przywódcy. Każdy ma swoją historię. Święty był kiedyś niezłym bokserem, więc też potrafi dobrze przyłożyć. Ale oprócz nich są ludzie, którzy z nimi współpracują. Dariusz G., pseudonim Wally, to także żołnierz kiedyś walczący w Legii Cudzoziemskiej. No i przede wszystkim Wacław B. Ten szczególnie cięty jest, że tak powiem, na Łopucha. Dlatego, że zabrał mu jego partnerkę życiową, ale zabrał mu też jego syna. Wacław B., pseudonim Cygan, szukał syna, jeździł po całym mieście, wreszcie go znalazł i stwierdził, że Łopuch źle o niego dba, że dziecko jest zabiedzone. W związku z tym no, musi się na nim zemścić. W jakiś sposób wyszła tutaj propozycja, że trzeba Łopucha zlikwidować. Oczywiście tu nie było żadnej alternatywy jakiejkolwiek, czy jakiekolwiek inne rozwiązanie nie wchodziło w grę. Łopuch
musiał po prostu zginąć. Zresztą oni też to nie ukrywali. Cygan powiedział to łopuchowi, że zginiesz, bo na to zasłużyłeś. Łopuch miał do wyboru dwie rzeczy. Albo powiadomić policję, no ale tego się raczej nie robiło. No i po drugie walczyć, czyli zabić wcześniej, niż oni zabiją jego. Ale przy ludziach, których miał, przy dosyć dobrej organizacji, do tych pozostałych wydaje się, że był po prostu, mówiąc trywialnie, za krótki. Zapada decyzja o tym, że łopuch ma zginąć. Przy ulicy Więckowskiego we Wrocławiu czai się dwóch zabójców. Oni czekają na samochód łopucha. To jest jedyny w mieście taki samochód, zielony Jaguar. Więc kiedy ten samochód pojawia się na Więckowskiego, wyskakują i strzelają. W sumie strzelili 6 razy. Ale były to strzały niecelne. Kierowca tego samochodu został postrzelony, ale w zasadzie nie groźnie, tylko 2 razy gdzieś w palce. Przeżył, uciekł i w zasadzie nic mu się nie stało. Potem okazało się jeszcze, że łopuch tego wieczoru pożyczył samochód jakiemuś koledze i tak naprawdę w samochodzie był kolega łopucha, a nie on sam. No, przy okazji oczywiście ten kolega miał także sporo szczęścia. No, doszli do wniosku, że to jest swego rodzaju taka amatorszczyzna, że trzeba wynająć zawodowców, że trzeba wynająć płatnych zabójców, a wtedy też w kraju znany był, no później bardziej znany, klub płatnych zabójców, który działał na Pomorzu, a tam kontakty z nimi miał niejaki Zachar, to też bardzo znana postać z tego okresu. Zwrócili się więc do Zachara, aby im takiego zabójcę znalazł. I on rzeczywiście takiego zabójcę znalazł. Ten zdecydował się na to, że za 12 tysięcy złotych zabije łopucha. Dostał 12 tysięcy złotych, dostał także pistolet. No a potem okazało się, że ten killer, ten wynajęty zabójca także zniknął. No, wygląda na to, że to był po prostu oszust, który chciał w ten sposób zarobić pieniądze. Do tej pory wyglądało to, ja bym powiedział, nieco groteskowo. Nieudany zamach, postrzelenie kolegi łopucha, potem oszust, który podszywał się pod killera. No, wyglądało to, powiedziałbym, trochę właśnie groteskowo, ale też chyba do 3 razy sztuka. Tym razem wynajęto prawdziwego killera. Jest 23 września 1997 roku. Łopuch jest wtedy u siebie w mieszkaniu. Dzwoni Wiesław B., czyli cygan, i mówi do niego: no słuchaj, musimy wyrównać pomiędzy sobą porachunki. Wyzywam cię na solo, czyli walkę 1 na 1. I w ten sposób zakończymy nasz konflikt o partnerkę i o dziecko. Mówi, że mogliby się spotkać o 21 przy ulicy Prostej. Łopuchowi to odpowiada z 2 powodów. Po pierwsze, jest silny, sprawny. Być może uważał, że nie takimi sobie radził, więc nie będzie żadnego problemu. A po drugie, mieszka blisko ulicy Prostej, więc mówi, że tak, że o 21 tam będzie. Podjeżdża w to miejsce w momencie, kiedy wysiada z samochodu. Pojawia się jakiś człowiek, strzela do niego 2-krotnie, potem chwyta go jeszcze za rękę i przystawiając mu pistolet do klatki piersiowej i brzucha, strzela jeszcze 2 razy. No oczywiście łopuch nie miał żadnych szans na to, żeby przeżyć. Zginął na miejscu. Potem ten zabójca ucieka i ślad się po nim urywa. Trwa oczywiście śledztwo, powołano taką specjalną grupę policjantów w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ale sami wiecie, bo też o tym mówiliśmy, te grupy są bardzo hermetyczne, grupy zamknięte. Informacja stamtąd, czy dotarcie do takiej informacji jest bardzo trudne, a wiadomo, w momencie, kiedy ktoś z nich chciałby zeznawać, no to groziła mu po prostu śmierć.
ale policjanci przypięli się do tej sprawy, szukali, namawiali tak długo, aż znaleźli dwóch świadków incognito. I to był naprawdę w tym okresie duży sukces, dlatego że świadek incognito narażony był bardzo prosto na to, że zginie ze strony tych, których miałby w taki sposób, składając zeznania, obciążyć. Oczywiście ze świadkami incognito w sensie formalnym jest tak, że o ich prawdziwych danych w zasadzie wie bardzo niewiele osób. To jest policjant, który ich znalazł, to jest czasami przełożony takiego policjanta, to jest sędzia i to jest także prokurator. I w tej sprawie też ważna jest postać prokuratora Stanisława O. To postać, która pewnie wszystkim wam jest znana, dlatego że ona pojawiła się zupełnie niedawno i przy okazji zupełnie innej sprawy. Niemniej całą tę sprawę nadzoruje wtedy Stanisław O., który no, z racji tego, że ją nadzorował, ma dostęp do wszelkich, nawet najbardziej tajnych informacji. Dzięki zeznaniom tych dwóch świadków incognito do aresztu śledczego czy do aresztu tymczasowego, jak się to mówi, trafiło dwóch ludzi. To jest właśnie Wiesław B., pseudonim Cygan. To jest ten zawzięty wróg Łopucha, który wyzwał go na solo. I drugi mężczyzna, Dariusz S., to z kolei znany we Wrocławiu złodziej samochodowy. Oni obydwaj byli widoczni na miejscu zabójstwa i trafili właśnie do aresztu śledczego. Świadkowie mówili także o samym zabójcy, opisali jego wygląd, mówili, że to mężczyzna w wieku 35 lat, ogolony na łyso, o takiej wysportowanej sylwetce. Ale śledztwo trwa. Więcej w tej sprawie na razie nie ma. Utajnione są zeznania tych dwóch świadków incognito i nagle na wiosnę, to już jest rok 1998, zaczynają się w sprawie dziać dziwne rzeczy. Okazuje się bowiem, że gangsterzy podejrzani dowiadują się, kim są świadkowie incognito. Mało tego, znają precyzyjne ich zeznania, tak jakby je po prostu czytali. Wobec tego prokurator nadzorujący to śledztwo, czyli Stanisław O., decyduje się na to, żeby uchylić areszt Wiesławowi B. I on wychodzi z aresztu, natomiast w dalszym ciągu pozostaje Dariusz S., to jest ten gangster samochodowy, ale pozostaje tylko dlatego, że jest podejrzany o inne sprawy. W sumie, pomimo tego, to już jest czerwiec 1998 roku, sprawa trafia na wokandę, rozpoczyna się proces i wtedy świadkowie incognito mówią, że absolutnie nic takiego nie mówili, odwołują wszystkie swoje zeznania. To, co powiedzieli wcześniej, to jest zwykła bajeczka, tego nauczyli ich policjanci, a potem oni przymuszeni musieli o tym opowiadać, ale absolutnie takie historie, jak wtedy opowiadali, nie miały w ogóle miejsca. No ewidentnie świadkowie incognito odwołali swoje zeznania, bo się po prostu bali o swoje życie i ewidentnie gdzieś ze śledztwa był przeciek. Ktoś gangsterom powiedział o zeznaniach świadków incognito, powiedział, co mówią, ale powiedział także, kim są, gdzie mieszkają i jak się nazywają. To oczywiście mogło zniszczyć każde śledztwo. Ale jeszcze raz, okazuje się, że w tego typu sprawach pojawiają się nagle zwroty akcji. No, nagle w tym wypadku to może nie jest dobre słowo, dlatego że te zwroty pojawiły się dopiero po 9 latach. Wygląda na to, że Dariuszowi S. znudziła się ta odsiadka, że miał jeszcze sporo lat do odsiedzenia i postanowił w jakiś sposób no, ten wyrok sobie skrócić, decydując się na to, że będzie współpracował z Centralnym Biurem Śledczym i rzeczywiście od roku 2006 ściśle współpracuje z CBS-iem. No jest rok 2006, a do zabójstwa dochodzi prawie 9 lat wcześniej, więc jest to szmat czasu, ale wtedy tempo dzięki jego
na nią nabiera przyspieszenia. On mówi, że zna prokuratora nadzorującego to śledztwo, właśnie Stanisława O., że Stanisław O. to jest bliski kolega Wiesława B., pseudonim Cygan, tego gangstera. I to właśnie prokurator współpracował z nimi. Prokurator przekazał im materiały, czyli zeznania świadków incognito, i powiedział im, kim oni są. No po prostu zrobił to za pieniądze, dlatego że przekazał im protokoły, a w zamian wziął właśnie pieniądze. Ale Dariusz S. obciążył także Wiesława B., czyli Cygana. Obciążył go, mówiąc, że to właśnie Cygan ma świetny kontakt z prokuratorem, że w ogóle obydwaj panowie, i prokurator, i gangster, poznali się w trakcie śledztwa, że się zaprzyjaźnili, że to właśnie prokurator nadzorujący Stanisław O. przekazał Cyganowi protokoły z przesłuchań świadków w incognito, że dał im ich nazwiska, no w ogóle opowiedział o tym wszystkim, co wiedział, a co dotyczyło sprawy Łopucha. Cygan początkowo się oburzył, mówił, że nic takiego nie było, że wszystko to są kłamstwa, ale później sam zdecydował się na to, żeby z policją współpracować, i praktycznie od września 2006 roku on w śledztwie także składa zeznania i mówi dosłownie wszystko. Mówi o tym, jak zaplanowano zamach na Łopucha, mówi o tym, jak potem dwóch, no, nazwijmy to, zabójców próbowało go zabić przy jednej z ulic we Wrocławiu. Mówi także później o poszukiwaniu killera. No a potem już mówi o tym, jak znaleziono tego zabójcę, który przy ulicy Prostej zastrzelił Łopucha. No mówi dosłownie o wszystkim. Opowiada, że prokurator Stanisław O. siedział u niego w kieszeni, że mu płacił, że przekazywał mu różnego rodzaju rzeczy, jak radia samochodowe, jak inne części samochodowe, jak kosmetyki. Dlaczego takie rzeczy? Ano dlatego, że takich rzeczy w dobrej jakości po prostu w Polsce wtedy nie było. I tak to trwało przez dłuższy czas. Przy okazji wyszła także sprawa innego właściciela warsztatu samochodowego, to taki odrębny wątek, u którego policja cały czas znajdowała jakieś skradzione przedmioty od samochodów. No bo to był gość, który handlował skradzionymi rzeczami, naprawiał na zasadzie skradzionych przedmiotów i jednocześnie współpracował tutaj i z gangsterami, i z prokuratorami. Potem okazało się, że u niego stałymi bywalcami było trzech prokuratorów. Właśnie ten Stanisław O., drugi prokurator, który już nie żyje, i trzeci, który nigdy za to nie odpowiedział, bo po prostu nie znaleziono na niego dowodów. Ale domyślamy się, jak mogło w rzeczywistości być. Dzięki zeznaniom Dariusza S., ale także zeznaniom Cygana, do aresztu, do więzienia trafili prawie wszyscy, którzy mieli z nim związek, czyli związek ze śmiercią i zabójstwem Łopucha. To jest tych, nazwijmy to, takich dwóch nieudolnych zabójców z ulicy Więckowskiego we Wrocławiu, ci, którzy strzelali do kolegi Łopucha. Trafiła także żona jednego z gangsterów, a to dlatego, że z miejsca zabójstwa odwiozła tego, który strzelał. No wcześniej w więzieniu był już Wiesław B., pseudonim Cygan. Trafił także Kapeć, czyli Janusz K., to jest szef tej konkurencyjnej grupy. Trafił Leszek S., chociaż jemu nigdy nie przedstawiono jakichś takich bardziej poważnych zarzutów, ale faktem jest, że przesiedział się też w więzieniu kilka lat. Początkowo ukrywał się także Woli, ukrywał się na Ukrainie, ale został zatrzymany i także trafił do więzienia. Nie zatrzymano nigdy tego killera. Tak na dobrą sprawę niewiele o nim wiemy. Wtedy przedstawiał się jako Rafał, ale chyba, tak naprawdę mówię chyba, bo to też nie jest do końca pewne, nazywa się tak naprawdę Mariusz Grzesiak. Jest za nim list gończy, jest poszukiwany w całej Europie, ale i w świecie.
Wiesław B. Cygan za to, że złożył te obciążające zeznania, wszystko opowiedział, a przynajmniej powiedział to, co dotyczy łopucha. Zyskał parę lat odsiadki, dlatego że obniżono mu wyrok z 15 lat do 8 lat. Wyszedł z więzienia, podobno potem się zmienił, stał się nawet znanym autorem książek, zaczął pisać książki pod pseudonimem Greg. Mafia nie chciała mu tego darować, spodziewano się zemsty z ich strony, dlatego zawsze był czujny i ostrożny. Podobno zmarł na COVID w roku 2019. Również nie przetrwał tego wszystkiego Dariusz S., pseudonim Wally. Ukrywał się na Ukrainie, potem trafił do aresztu, ale w tym areszcie powiesił się. Nie żyje także Zachar, to jest ten gangster z północy Polski, z Pomorza, ten, który załatwiał płatnych zabójców, związany z klubem płatnych zabójców. W 2009 roku dostał 16 ciosów nożem i pozostał Stanisław O. Stanisław O, dlaczego wam mówiłem, że to jest postać, którą raczej znacie? Stanisław O. To jest ten prokurator, który postawił zarzuty Tomaszowi Komendzie, temu chłopakowi, który 18 lat siedział w więzieniu, jak się okazuje, za niewinność. Czyli Stanisław O. potrafił być z jednej strony bardzo surowy, ale jak się okazuje, w stosunku do tych, którzy przestępstwa nie popełnili. Stanisław O., ten prokurator, w roku 2019 dostał wyrok 5 lat więzienia za łapówki. W ubiegłym roku wyszedł z więzienia na podratowanie zdrowia, ale już do tego więzienia nie wrócił, dlatego że umarł. Jak był jeszcze w więzieniu, to zmienił swoje imię i nazwisko i dzisiaj pochowany jest pod zupełnie innym imieniem i nazwiskiem. Swojego się po prostu wstydził, ale tak jest w momencie, kiedy ktoś przechodzi po prostu na drugą stronę, zdradzając wszystko to, czemu do tej pory służył. To zaledwie oczywiście fragment tego wszystkiego, co działo się wtedy, nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce. Gangi, porachunki tych gangów, strzelaniny, zamachy bombowe, przy okazji oczywiście zarabianie dużych pieniędzy, ale też pokazaliśmy, myślę, w tym odcinku, że ten okres działania, funkcjonowania gangsterów był stosunkowo krótki. Tak jak to gdzieś się czasami pojawia, być może żyli dobrze, ale krótko. I na kanwie tego również pokazane zostało to, co było też plagą, a więc to, że nie można było wszystkim ufać, że na dobrą sprawę nie było wiadomo, kto komu służy. Myślę tutaj o tym prokuratorze, ale podobne sytuacje były w całej Polsce. Mafie przekupywały nie tylko prokuratorów, nie tylko sędziów, ale na przykład wstawiały swoich ludzi do wydziałów komunikacji po to, żeby legalizować skradzione samochody. Ja myślę tak, że to jest temat, który bezpowrotnie wrócił, ale to jest część każdego dużego miasta, dlatego opowiadamy o tym także dzisiaj we Wrocławiu. I tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i oczywiście trzymajcie się.